dnia po raz kolejny staje się miejscem do spotkania przedsiębiorczości z nauką, teorii z doświadczeniem, odwagi pomysłów i decyzji, wiedzy eksperckiej prezentowanej przez znakomitych panelistów oraz twórców strategii, programów i projektów. Forum Wizja Rozwoju opiera się na pracy, zaangażowaniu, wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościach. Również umiejętnościach pożytecznej wymiany myśli. Podczas jubileuszowej 5. edycji eksperci rozmawiają o przyszłości polskiej gospodarki i poszukują odpowiedzi na pytania, jak obronną ręką pokonać kryzys i skutki pandemii oraz jak napaść Rosji na Ukrainę wpłynie na nasz kraj i w jaki sposób efektywnie walczyć ze skutkami tej wojny, również odczuwanymi w Polsce. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, nie tylko dlatego, że jest piąta, ale przede wszystkim odbywa się w roku 100 Akademii Marynarki Wojennej. Dlatego ta edycja jest teraz szczególnie ważna i to, że odbywa się tutaj, w murach naszej uczelni, jest dla nas, dla całej społeczności akademickiej, wielkim wyróżnieniem. Jest mi niezmiernie miło poinformować, że po raz kolejny patronat honorowy nad Forum Wizja Rozwoju objął pan Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów. Czasy są trudne, ale im trudniejsze, tym bardziej przecież potrzebujemy jasnej wizji rozwoju. 2 lata globalnej pandemii, a teraz wojna na Ukrainie zachwiały naszą gospodarką, zachwiały gospodarką europejską. Nie zmieniamy jednak celu, do jakiego chcemy dążyć. Różnica polega na tym, żeby osiągnąć ten cel, potrzebujemy zdecydowanie więcej wysiłku. Modernizacja polskiej gospodarki, jej odbudowa i przebudowa w taki sposób, by była bardziej odporna na kolejne kryzysy, zapewnienie Polsce bezpieczeństwa energetycznego, deglomeracja i wykorzystanie potencjału Polski lokalnej. Te wszystkie zagadnienia, które podnoszą Państwo podczas kolejnych obrad Forum Wizja Rozwoju, to kluczowe wyzwania, które stoją przed naszą ojczyzną. Rodzina jest sercem działań polskiego rządu od ponad 6,5 roku. Programy społeczne będą realizowane mimo trudności, które są związane z sytuacją zewnętrzną, ale przede wszystkim w centrum życia, w centrum uwagi jest rodzina. Zależy nam na tym, aby budować państwo szczęśliwych rodzin. I z tej drogi nie zejdziemy.